Dzień dobry, moi drodzy. W życiu każdego ogrodnika, każdego wielbiciela ogrodów lub posiadacza tarasu jest taki czas, kiedy chce wprowadzić do swojej kolekcji roślin coś takiego zupełnie super, coś takiego innego, coś takiego bardzo ciekawego. Nagraliśmy ostatnio film o takich nowościach w moim ogrodzie, a teraz chciałbym wam pokazać takie nowości, ale takie super nowości, takie rarytasy w ogrodzie, u mnie przede wszystkim. Zapraszam na dalszą część filmu, a to już jest jeden z tych rarytasów. Zaraz o nim opowiem. Piękne buraczkowe pędy, fantastyczne kwiaty, zobaczcie. No i cudowne liście, skórzaste, takie sztywne, piękne, a na dodatek jadalne. Co to za roślina? To bazela, czyli szpinak malabarski. Posiałem go w tym roku po raz pierwszy. Długo czekałem, aż zacznie się owijać po tym moim trejarzu w gdybalni, aż w końcu zaczął, w lipcu, po tym jak w lutym został wysiany. Bardzo długo się korzenił, bardzo długo był w takiej postaci 3-4 listków, ale przyszły w końcu te bardzo ciepłe dni i zaczął rosnąć. Urósł przez 2 miesiące, pewnie ze 2,5 metra, bo poowijał się tutaj pięknie. Roślina naprawdę niesamowita. Piękna, jadalna i na dodatek bardzo egzotyczna. Pamiętam pierwszy raz, kiedy ją zobaczyłem gdzieś w barcelońskim ogrodzie botanicznym, rosnąca w warzywniku, w takim pokazowym warzywniku. Wtedy już zapragnąłem mieć ją w swoim ogrodzie. Trochę to zajęło, zanim mi się przypomniało, że koniecznie muszę ją mieć, no ale w tym roku się udało. Jestem bardzo zadowolony, dodatkowo sałatki ze świeżych roślin, ze świeżych sałat i z tym szpinakiem malabarskim smakują wyśmienicie. Dajcie znać, czy wy znacie szpinak malabarski. Ja, tak jak mówiłem, znałem wcześniej, ale jeszcze w ogrodzie go nie miałem. Wrzesień to czas, na który posiadacze tej rośliny czekają przez cały rok. Przez cały rok bardzo niepozorna, bardzo szybko przyrastająca, bo te pędy 2-2,5 metra wyrastają w ciągu jednego sezonu, ale właśnie we wrześniu roślina ta zakwita. Zobaczcie, Lespedeza. Piękny krzew, który się przewiesza tak fontannowo, zakwita taką burzą fioletowo-różowych kwiatów, troszeczkę przypominająca takie malutkie groszki pachnące. Nie pachnie. I to jest roślina, która wszędzie jest napisane, że ona lekko wymarza. Ja już ją mam 5. rok, nie wymarzła ani razu, za to przycinam ją właściwie na wysokości takiego 50 cm i co roku wyrasta do takich naprawdę dużych rozmiarów. Zajmuje mi tutaj całą tą przestrzeń, no i fantastycznie wygląda właśnie we wrześniu. Później te kwiaty przekwitają, liście robią się takie żółto-brązowe i jeszcze lepiej wygląda w takiej jesiennej szacie. Naprawdę super roślina, jeśli macie dużo miejsca, ponieważ zarasta bardzo, bardzo, bardzo duży obszar. Jeśli jesteście posiadaczami ogrodów, w którym jest taki bagienny teren lub bardzo podmokły, to ta roślina świetnie się tam sprawdzi. Equisetum hymele. To jest skrzyp zimowy. Moi drodzy, to jest roślina taka bardzo niepozorna, rosnąca właśnie na podmokłych terenach. Normalnie u nas w Polsce rosnąca, ale można ją wprowadzić do ogrodu, bo nadaje takiego fantastycznego charakteru. Ale uwaga, bo roślina ta rozrasta się bardzo i czasami trzeba nad nią panować. Ja w tym roku posadziłem ją ponownie, bo już kiedyś ją miałem, bo zapragnąłem właśnie mieć przez cały rok takie piękne, zielone pędy z super kolankami. Zobaczcie, ten pęd dzieli się na takie segmenty. Segmenty są ciemniejsze. Na końcu pojawia się taki kwiatostan, naprawdę niesamowity. A jak wyrasta, to wyrasta takimi fajnymi rureczkami, jak każdy skrzyp. Naprawdę, jeśli macie taki teren podmokły, to ta roślina świetnie się tam sprawdzi. Dla wielbicieli wszelakich traw w ogrodzie też mam taki właśnie rarytas, obiedka. Zobaczcie, jak ona fantastycznie wygląda.
ma bardzo te płaskie te kwiatostany i liście przypominające troszeczkę bambus, tylko oczywiście w mniejszych rozmiarach. Obietka właśnie we wrześniu wypuszcza te swoje piękne kwiatostany. Naprawdę wygląda bardzo ciekawie. Są odmiany również z wariegacją i takie w tym roku u mnie w ogródku się również pojawiły, aczkolwiek rosną znacznie słabiej, więc czekam na efekt finalny, najprawdopodobniej do przyszłego roku. Dla wielbicieli zupełnej trawiastej egzotyki mam w swoim ogrodzie trawę pampasową. Zobaczcie. Już zaczyna wypuszczać te swoje piękne pióropusze. Ona tak naprawdę wyrośnie powyżej tej kępy trawiastej, mniej więcej na tą wysokość. W Polsce ona w pełni rozwija się w okolicach końca września, początku października, więc jeszcze chwilę jest na to czas. Ale proszę, zobaczcie, można mieć trawy pampasowe u siebie w ogrodzie. Ja jestem tego przykładem. Czwarty rok z rzędu daje radę. Przyszedłem do rośliny, która pojawiła się u mnie w ogrodzie 3 sezony temu. I od tego momentu co roku wysiewam nowe nasiona. Dlatego wysiewam, ponieważ ona nie daje rady w naszych zimach. Trzeba na nowo ją posiać każdego roku. Jest to fasolnik egipski. Jeszcze nie doczekałem się kwitnienia. Być może szybko następuje jesień u nas, ale tak samo jak w przypadku bazylii, czyli szpinaku malabarskiego, który też tutaj gdzieś jest, bo tu jest również posadzony, fasolnik zaczyna rosnąć dopiero w połowie lata. Przez kilka miesięcy właściwie jest taką roślinką z 3-4 liśćmi, dopiero później zaczyna rosnąć i w jednym miesiącu potrafi zarosnąć cały taki trejasz. Jeśli macie jakieś fajne miejsca, gdzie właśnie późnym latem, wczesną jesienią chcecie, żeby to było najlepiej wyglądające, to fasolnik egipski nadaje się do tego wyśmienicie. Tutaj w połączeniu oczywiście ze szpinakiem malabarskim wygląda równie dobrze. W zestawieniu rarytasów do ogrodu nie może zabraknąć mojej ulubionej rośliny, czyli krwiściąga. W tym roku postanowiłem obsadzić krwiściągami tą moją taką dziką rabatę. I pierwszym z nich, który jeszcze kwitnie, zobaczcie, on już przekwita tutaj, Pink Brushes, krwiściąg lekarski Pink Brushes. Fantastyczne kwiatostany. Zobaczcie, one naprawdę w takim ostrym różu wyrastają z takiej kolby. Ruszają się niesamowicie, przewieszają się i mam nadzieję, że zawładną tutaj tą częścią rabaty, bo już sobie ją wyobrażam tutaj w takiej większej liczbie. Tutaj mamy już przekwitnięte, zobaczcie, zostały same kolby. Też wygląda bardzo ciekawie. Wygląda jak taka prawdziwa uschlicja ogrodowa. A co to jest uschlicja ogrodowa, to się pewnie niedługo dowiecie. Jeśli będziecie chcieli mieć tą uschlicję na co dzień, to obserwujcie mojego Instagrama, bo tam o niej powiem więcej. W takim zupełnie ciemnym zakątku mojego ogrodu, w miejscu, gdzie promienie słoneczne właściwie nie docierają. Oczywiście jest jasno, ale promienie słoneczne takie bezpośrednie na słonecznie nie dociera. Jest ostatni rarytas, który chcę wam pokazać w tym odcinku. Zobaczcie, paproć, wietlica japońska. Naturalnie występuje oczywiście w Japonii, w Korei. Fantastyczna paproć, szczególnie te odmiany, które się przebarwiają lub są takie wybarwione na czerwono, lekko fioletowo. Zobaczcie, bardzo dobrze tutaj wygląda, zarówno od tej spodniej strony, gdzie ma piękne, o, zobaczcie jak to super wygląda, tutaj, i z tej strony liście są bardziej gładkie, dwukolorowe, wewnątrz ciemniejsze, na zewnątrz taki jaśniejszy zielony. Ona się świetnie sprawdza w miejscach właśnie zacienionych, pod koronami drzew. Świetnie wygląda na obrzeżach murków różnorodnych, ponieważ nadaje takiego bardzo ciekawego charakteru. No i myślę, że doskonale będzie wyglądać z tym skrzypem, którego pokazywałem wam wcześniej w tym odcinku. To jest ostatnia roślina, którą chcę wam tutaj przedstawić, ale czekam na wasze komentarze, jakie wy macie prawdziwe rarytasy w waszych ogrodach. No i koniecznie zapraszam do subskrypcji kanału.
włączenia dzwoneczka. A dla tych, którzy chcą być jeszcze bardziej zaangażowanym w powstawanie pięknych miejsc, powstawanie pięknego miejsca, to zapraszam Was do wspierania kanału. Pomoże nam to stworzyć cudowny ogród, taki ogród pokazowy. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.